Ja spotkałem się ze stwierdzeniem: przepraszanie jest złe, bo przepraszanie to okazywanie słabości. Przyznawanie się do błędu to okazywanie słabości, a nie wolno okazywać słabości. Wtedy nie jesteś samcem alfa, zwłaszcza często mężczyźni mają takie przekonanie. Natomiast jak myślisz, czy rzeczywiście jest to przekonanie zgodne z prawdą? Co się dzieje w sytuacji, kiedy przyznajesz się do błędu, kiedy przepraszasz za coś, co faktycznie zrobiłeś? Jak myślisz, czy tamta osoba, widząc, że i tak ty popełniłeś błąd, prawdopodobnie tego od ciebie wymaga, w momencie, kiedy to słyszy, nagle gardzi tobą i mówi: ha, przyznał się, lamus, mięczak. Czy jest może trochę inaczej? Czy może wręcz czuje ulgę i czuje pewnego rodzaju połączenie dopiero z tobą w momencie, kiedy ty przyznajesz się do błędu, bo tamta osoba widzi, że ty zaczynasz coś rozumieć, zaczynasz wyciągać jakieś wnioski, dużo łatwiej się z tobą dogadać. Właśnie tak jest, moi drodzy, za każdym razem, kiedy jest jakiś konflikt, w momencie, kiedy widzisz, że zrobiłeś coś źle i przyznajesz się do tego i przepraszasz za to, że mogłeś komuś sprawić jakąś przykrość, czy po prostu, że mogłeś zrobić coś źle, to jest zawsze początek do tego, żeby druga osoba też przyznała się do swoich błędów i żeby ta rozmowa była konstrukcyjna. Dlatego przepraszanie jest dobre praktycznie zawsze. Jest tylko jedna sytuacja, w której jest złe. Wtedy, kiedy nie masz za co przepraszać, ale i tak przepraszasz po to, żeby, nie wiem, wogolić na przykład tylko atmosferę, to czasami może złamać równowagę uczuć i wtedy zdecydowanie to odradzam. Jeśli chcecie zdobyć znacznie więcej informacji na temat tego, jak powinny wyglądać relacje, jakie mechanizmy w nich działają, jak budować doskonałe relacje praktycznie z każdym człowiekiem, to zachęcam Was do tego, żebyście weszli na stronę doskonałerelacje.pl. Nadal dostępny jest mój najnowszy kurs Doskonałe Relacje w 30 dni, w którym opisuję właśnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie mechanizmy, które działają w relacjach, które sprawi, że po 30 dniach zaczniecie zupełnie inaczej patrzeć na ludzi. Więc zachęcam, żebyście weszli na doskonałerelacje.pl, bo jeszcze tylko przez 2 dni, dokładnie do soboty 27 stycznia do północy, dostępna jest niższa cena za ten kurs, znacznie niższa cena. Po tym czasie cena wzrośnie do regularnej ceny, więc warto zerknąć, zdobyć swój dostęp do kursu i zmienić swoje życie diametralnie. Natomiast już jutro powiem Ci o dwóch mechanizmach, które działają w naszych głowach, które również niestety działają destrukcyjnie na to, w jaki sposób dogadujemy się z innymi ludźmi. Ale to już jutro, teraz to już wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Robert Marchew.